Naukowcy z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego dzielą się wiedzą nie tylko ze studentami. Jednym z przejawów działalności popularyzującej naukę jest funkcjonowanie internetowej poradni językowej UEU, prowadzonej przez pracowników Zakładu Współczesnego Języka Polskiego przy merytorycznym wsparciu przedstawicieli innych jednostek wydziału. Czym zajmują się redaktorzy zaangażowani w pracę poradni? Na jakie pytania najczęściej odpowiadają? Z jakimi problemami językowymi mierzą się Polacy? Posłuchajmy. Początki działania poradni językowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego to rok 2013. Wtedy po raz pierwszy jeszcze w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego, którą kierowała pani profesor Kudra, zaczęliśmy rozmawiać na temat takiego właśnie poradnictwa, które można byłoby skierować do wszystkich zainteresowanych i które byłoby ogólnie dostępne przez sieć. Dzięki zaangażowaniu i pomocy w tamtym czasie kierującego Centrum Informatyki doktora Ścibora Sobieskiego udało nam się stworzyć aplikację, właściwie taką stronę, która umożliwiała zadawanie pytań przez nią, przez każdego, kto miał dostęp do internetu. W dowolnej chwili, w dowolnym momencie. Powstanie samej strony okupione było troszkę długim myśleniem, bo też trzeba było tak dopasować różne jej funkcjonalności, żeby każdy bez większego problemu mógł to pytanie zadać. Tak naprawdę wystarczy bardzo niewiele na podstronie Zadaj pytanie. Wystarczy wpisać swoje imię, nazwisko, adres mailowy. Do tego dokładamy treść pytania. No i to właściwie wszystko, robimy wyślij i pytanie trafia tutaj do nas. My z kolei w ciągu zazwyczaj kilku dni staramy się na to pytanie odpowiedzieć. System jest dość prosty, ponieważ w momencie, kiedy jest odpowiedź przez nas publikowana, osoba zadająca pytanie dostaje powiadomienie na mail z linkiem do odpowiedzi, więc nie musi szukać w zasobach poradni odpowiedzi, tylko po prostu mają bezpośrednio wskazaną. Działy, które są na stronie poradni, odsyłają potencjalnych zainteresowanych do konkretnych zagadnień właśnie z tego działu. Czyli można na stronie znaleźć porady dotyczące ortografii, dotyczące pisowni, dotyczące odmiany zarówno nazw pospolitych, jak i nazw własnych, dotyczące etymologii, frazeologii. Mamy też dział waria, w którym pojawiają się pytania, które dość ciężko jest sklasyfikować, ale albo które należą do wielu, wielu kategorii. Internauci zgłaszający się z pytaniami do poradni językowej Uniwersytetu Łódzkiego są świadomymi użytkownikami polszczyzny, bacznie obserwują otaczającą ich rzeczywistość. I tak wraz z nastaniem pandemii pojawiły się pytania chociażby o to, w jaki sposób zapisywać COVID-19, czym różnią się przymiotniki epidemiczny i epidemiologiczny, w jaki sposób zapisywać post-covidowy, antykowidowy czy też po-covidowy. Dużą popularnością w mediach cieszyła się miejscowość Wąwał, bo tam składowano szczepionki przeciwko COVID. Stąd do poradni napłynęło chociażby pytanie, w jaki sposób nazywać mieszkańca Wąwału. Polacy mają też duży problem z interpunkcją. Wielu użytkowników języka, wśród nich osoby, które parają się wykonywaniem zawodów, które wymagają dużych umiejętności pisarskich,
nie zna reguł interpunkcyjnych na tyle, żeby poradzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez trudniejszy tekst. Większość Polaków myśli, że znaki interpunkcyjne możemy wprowadzać do tekstu zupełnie intuicyjnie. Zwykle tak, żeby nie naruszyć struktury rytmicznej wypowiedzenia, a więc na przykład nie zasygnalizować pauzy w miejscu, w którym byłoby to niepożądane ze względów brzmieniowych. Jakkolwiek pewnie bylibyśmy w stanie zrozumieć większość tekstów, których autorzy nie użyli w nich żadnego znaku interpunkcyjnego, to są takie konteksty pisowniowe, w których użycie bądź też pominięcie przecinka w istotny sposób decyduje o znaczeniu. Można powiedzieć, że w poradni językowej funkcjonuje, podobnie jak w innych branżach, sezon ślubny. Bardzo często wraz z nastaniem wiosny spływają do nas pytania dotyczące tego, w jaki sposób odmieniać imiona i nazwiska na zaproszeniach ślubnych. Zdarza się, że otrzymujemy listę wszystkich gości, by zweryfikować poprawność odmienionych imion i nazwisk. Polacy mają największy problem z odmianą nazwisk. Po pierwsze, zastanawiamy się, czy nazwiska w języku polskim się odmienia. Po drugie, jeśli już wiemy, że się je odmienia, zastanawiamy się, jaki wzorzec odmiany im przypisać. Musimy pamiętać, że jeśli tylko jakiemuś nazwisku jesteśmy w stanie przypisać końcówkę fleksyjną, to powinniśmy je deklinować. Jest naprawdę niewielki ułamek nazwisk, których w języku polskim nie odmieniamy. To są głównie nazwiska obcego pochodzenia. Na przykład takie, które zakończone są na akcentowane O, typu Igo, Russo, ewentualnie takie, które mają zakończenie, które nie występuje w wyrazach rodzimych, na przykład Lacroix czy Benoît. Wszystkie inne nazwiska odmieniamy. Użytkownicy polszczyzny obserwują także wypowiedzi medialne. I tak, gdy Polak zajął trzecie miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich, a komentator użył sformułowania „wygrał brązowy medal”, od razu przyszło do nas pytanie, w którym internauta chciał się upewnić, czy takie połączenie, mianowicie „wygrać brązowy medal”, jest poprawne. Warto też zwrócić uwagę na to, że ginie gdzieś w świadomości naszej użytkowników języka troszkę znajomość frazeologii. To też można odczuć, odbierając pytania, które do nas przychodzą. Bo rzeczywiście dość często pada pytanie, co znaczy dany związek frazeologiczny albo jaki związek użyć właśnie w danej sytuacji, kiedy chcielibyśmy się właśnie nim posłużyć. Niejednokrotnie pojawiają się także pytania odnoszące się do medialnych wypowiedzi polityków. Internauci chcą się upewnić, czy używane przez nich związki wyrazowe, frazeologizmy są poprawne. Oprócz tego rzeczywiście rozwiązujemy sporo wątpliwości dotyczących zagadnień składniowych, czyli budowy zdania. Tak? Tutaj te zagadnienia też spędzają Polakom sen z powiek, można powiedzieć. Co ciekawe, motywacją do zadania pytania bywa także zakład. Osoba, która ma wątpliwości, zakłada się ze swoją siostrą, bratem, koleżanką z pracy, czy też mamą albo tatą, o to, która z dwóch form jest poprawna. Niejednokrotnie bywa tak, że obie strony mają rację, gdyż w polszczyźnie nie brakuje równorzędnych, poprawnych form. Największą trudność sprawia mi odpowiadanie na pytania, które dotyczą tych przestrzeni komunikacyjnych, których nie znam. Zdarza się na przykład, że jesteśmy pytani przez przedstawicieli innych dziedzin naukowych, na przykład matematyków, biologów, chemików, o sposób formułowania terminologii na gruncie nauk, którymi się zajmują. Oczywiście odpowiadamy na takie pytania, ale napisanie odpowiedzi wymaga długiej pracy, długiego researchu. Musimy sprawdzić zawartość słowników specjalistycznych, musimy dotrzeć do literatury naukowej. Musimy też często porozmawiać ze specjalistami, którzy zajmują się daną dziedziną.
Niewątpliwie praca w poradni językowej Uniwersytetu Łódzkiego jest dużym wyzwaniem, dlatego że język jest zmienny i każdego dnia przynosi nam nowe problemy do rozwiązania. Wraz z rozwojem techniki pojawiają się nowe słowa nazywające aplikacje, urządzenia czy też zawody i z pewnością będziemy się wkrótce zastanawiali, w jaki sposób je odmieniać czy też zapisywać. Co jest takiego specyficznego? Duże zainteresowanie, które widać z roku na rok, tym, żeby podnosić sobie świadomość językową. Rzeczywiście jest wiele osób, które dbają o język polski, mimo że nie mają wykształcenia polonistycznego i którym zależy na tym, żeby mówić i pięknie, i poprawnie.